Nieważne w co aktualnie grasz, bo prawdopodobnie musiałeś przy rozpoczęciu gry wybrać jakiś poziom trudności, a definiował on będzie wyzwanie, któremu będziesz musiał sprostać bezpośrednio w grze. Za każdym z wyborów stoi szereg liczb, wzorów, przeliczników czy skryptów, które niejako mają za zadanie utrudnić nam grę. Choć ja wolę mówić, że po prostu dopasowują one grę do naszych preferencji i umiejętności. Jeśli twoje spektrum zainteresowań jest szerokie i grasz w bardzo wiele tytułów z różnych kategorii, to mogłeś się kiedyś spotkać z grą, która albo w ogóle nie oferuje poziomu trudności, albo jest on ukryty i dopasowuje się na bieżąco do twojego poziomu rozgrywki. W materiale pominę te uszczypliwości, których dopuszczają się niektórzy deweloperzy, stosując metodę wyśmiania gracza, gdy ten wybierze poziom łatwy, natomiast w opisie pod filmem podlinkuję ci ciekawy artykuł pokazujący takie właśnie zabiegi w grach. Także jeśli cię to interesuje, to zapraszam do lektury. W materiale przybliżę ci moją perspektywę grania na łatwym poziomie trudności oraz odpowiemy sobie na pytanie, czy granie na easy to wstyd? Materiał zaczniemy od krótkiego przedstawienia wszystkich trzech popularnych trybów oraz objaśnimy sobie mniej więcej do jakiej grupy graczy są one celowane. Hard, Normal i Easy. Ta wielka trójca definiuje poziom trudności w znacznej większości gier. Zdarzają się co prawda tytuły, które posiadają znacznie szersze spektrum wyboru poziomu trudności, czy nawet takie tryby jak Historia, Peaceful czy Tryb Bezpieczeństwa, które sprowadzają poziom trudności na samo dno lub nawet usuwają wszystkich przeciwników z gry. Ale nie o nich będzie ten materiał, ponieważ nie da się rozmawiać o poziomie trudności, jeśli żadnych trudności na drodze nie ma. Zacznijmy jednak od szczytu i omówimy sobie na samym początku tryb Hard, który znacznie nabrał na popularności przez ostatnie lata dzięki grom takim jak Soulsy, które pokazały graczom, iż wymagające gry wcale nie są czymś złym czy niegrywalnym. Tryb Hard dla mnie osobiście był czymś abstrakcyjnym, bo praktycznie od początku mojej przygody z ogólnoprzyjętym gamingiem preferowałem najłatwiejszy możliwy poziom trudności, jednocześnie nie rozumiejąc sensu istnienia trybu trudnego, no bo po co na siłę sobie utrudniać grę? Perspektywa jednak zaczęła mi się zmieniać. Zauważyłem z czasem, że coraz to kolejne gry, które ogrywam, są pustym mordobiciem, przez które przebijam się jak taran, nawet niewiele myśląc kogo, czym i jak pokonuję. Najbardziej było to odczuwalne w grach, w których system walki był dopracowany, ponieważ wielomiesięczna praca twórców w zaprojektowaniu jak najprzyjemniejszego systemu walki została przeze mnie sprowadzona do prostego klikania dwóch, maksymalnie trzech przycisków, a nierzadko było jeszcze prościej. Przykładem niech tu będzie chociażby Dziedzictwo Hogwartu, które na łatwym i średnim poziomie trudności pozwalały mniej więcej w połowie zabawy przebijać się przez wrogów podstawowym atakiem, bez konieczności używania jakiegokolwiek zaklęcia. Tryb Hard spowalnia rozgrywkę, sprawiając, że sianie zamętu pośród kolejnych to wrogów nie będzie już taką płynną czynnością i nie będzie już można po prostu wlecieć w tłum przeciwników licząc, że i tak padną na jedno combo. Aktualnie nie wyobrażam sobie ogrywania jakiejkolwiek gry z dobrym modelem walki bez odpowiednio wysokiego poziomu trudności. Raz, że gra szybko mi się znudzi przez brak jakiegokolwiek wyzwania, a dwa, że nie będę w stanie w pełni zasmakować systemu walki, ponieważ tak jak już wcześniej wspominałem, niski poziom trudności sprawia, że podczas walk często nie trzeba nawet myśleć, bo przeciwnika czy nawet bossa jesteśmy w stanie bez żadnego wysiłku pokonać. To co wyróżnia tryb Hard to jego grupa docelowa, która w głównej mierze składa się z weteranów danego tytułu, co nawet sugeruje sam opis trybu, który jasno mówi, że ten poziom trudności zalecany jest dla osób nie bojących się trudności lub takich, którzy ukończyli już tytuł i chcieliby większego wyzwania. Czołowym przedstawicielem serii gier, które słyną z wysokiego poziomu trudności, są wcześniej wspomniane gry z serii Dark Souls. W tym miejscu pewnie wielu też wspomniałoby o serii gier Cywilizacja, która to ogromne możliwości, funkcji i przycisków na ekranie potrafi doprowadzić do absolutnej dezorientacji, ale będąc z wami całkowicie szczery, nigdy tej gry nie ogrywałem i nie jestem w stanie się do niej odnieść. Co do Soulsów natomiast, to jestem szczęśliwym posiadaczem całej trylogii oraz również świetnego Bloodborne, które pochodzi od tego samego dewelopera. Gry te nie pozwalają w żaden sposób dostosować rozgrywki pod względem poziomu trudności, oferując każdemu graczowi jednakowe doznania, jeśli chodzi o wyzwanie. Wiadomo, istnieje coś takiego jak cheesing, który w grach takich jak Souls jest wyjątkowo często spotykany, a polega on na tym, by ten niezmienialny poziom trudności jednak sobie ułatwić za pomocą bugów, gliczy czy niedopatrzeń twórców. Poziom średni, czy jak to woli normal, jest dedykowany dla znacznej większości graczy, którzy dopiero zaczynają zabawę z danym tytułem, jednocześnie oczekując od gry nieco większego wyzwania. W znacznej większości gier jest to wręcz polecana opcja, by zacząć zabawę i wiele twórców forsuje normal jako domyślny poziom trudności. Jest to swego rodzaju balans pomiędzy poziomem hard, który bardzo często wymaga od nas bardzo dobrej znajomości gry oraz dużych umiejętności, a poziomem easy, który to jest skierowany do głównie casualowych graczy, ale czy aby na pewno?
I tutaj, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do głównego tematu tego materiału, poziomu łatwego. Rozgrywka na poziomie easy niesłusznie moim zdaniem uważana jest za swego rodzaju wstyd, hańbę czy jak to woli, tryb zabawy skierowany dla graczy, którzy nie mają żadnych umiejętności. Nie wiem, kto spopularyzował ten termin, ale nie jestem w stanie się z nim zgodzić w żaden sposób. Bowiem dla mnie tryb łatwy jest czymś skierowanym dla osób z ograniczonym czasem wolnym do grania lub takich, którzy nie mają chęci użerać się z jakimś bossem kilka godzin, bo jest on za silny i muszą oni grindować przedmiot czy ulepszać postać. Tryb łatwy czy tryby typu historia to piękna rzecz, ponieważ pozwalają tej grupie odbiorczej cieszyć się zawartością tytułu bez potrzeby spędzenia w nim zbyt długiego czasu. Zrozumienie tego, iż nie każdy szuka wyzwania, jest tutaj kluczowe, ponieważ tyle ile ludzi, tyle preferencji. Xen, a co myślisz o tym, by do takich gier jak właśnie Soulsy wprowadzić Easy Mode? Ja mogę powiedzieć coś na ten temat, że po prostu ja na ten temat nic za bardzo nie mogę powiedzieć. Po prostu. Jest to moim zdaniem absurdalny pomysł, bo gry z tego gatunku słyną ze swojego poziomu trudności, a dodanie możliwości zmiany na niższy byłoby czymś w rodzaju odebrania funkcji, z której ta gra zasłynęła. Nie zrozumcie mnie w tym miejscu źle, ale gry sygnowane wyższym poziomem trudności powinny takie być, bo to jest ich główna cecha, która nie powinna być w żaden sposób zmieniona. Najgorszą rzeczą w graniu na Easy jest coraz to popularniejsze odcinanie zawartości, jeśli gracz zdecyduje się grać na najniższym poziomie trudności. Nie jest to żadna nowość, a raczej stara praktyka, by nagradzać, a może raczej urozmaicać w jakiś sposób rozgrywkę na wyższych poziomach trudności. Deweloperzy do tego tematu podchodzą różnie. Przykładowo w Wiedźminie 2 na najwyższym poziomie trudności otrzymujemy jeden nowy pancerz i dwa nowe miecze na każdy rozdział gry, a unikalnym efektem tego wyposażenia jest kradzież życia przeciwnika. W kuriozalny sposób podchodzi do tego Terraria, a dokładniej mod zwany Calamity, który dodaje ogrom nowej treści, która z ilością elementów przekracza prawdopodobnie samą podstawkę gry. Modyfikacja dodaje setki nowych broni, lecz niektóre z nich będą dla nas całkowicie niedostępne, jeśli nie wybierzemy wyższego poziomu trudności, bowiem bossy wypuszczają niektóre przedmioty tylko w określonych warunkach czy odpowiednio wysokich poziomach trudności. Przykładów można by tu podać jeszcze dziesiątki, lecz wszystko sprowadza się do tego, iż gracz bawiący się na easy nierzadko może trafić na tytuł, który za wybranie poziomu łatwego odbierze graczowi część bądź co bądź atrakcyjnej zawartości. Ktoś mądrzejszy ode mnie kiedyś powiedział, iż gry mają łączyć, nie dzielić. Ja natomiast poszedłbym z tym stwierdzeniem odrobinę dalej i wysunął twierdzenie, że gry przede wszystkim powinny bawić, niezależnie od naszych preferencji poziomu trudności.